Wyprawy Leona wspiera marka Phoenix. Wyprawy Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederoth. Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać sztolnię poszukiwawczą uranu, oczywiście którąś już z kolei, ponieważ musimy pamiętać, że w latach 50. na terenie Polski, a w szczególności Dolnego Śląska, takich sztolni powstało bardzo dużo. Powstało ich bardzo dużo z tego względu, że Związek Radziecki poszukiwał na terenie naszego kraju złóż uranu. I w niektórych miejscach ten uran faktycznie był eksploatowany, było go na tyle dużo, że opłacało się go wydobywać, ale bardzo wiele takich sztolni oraz szybów poszukiwawczych okazało się być nietrafionymi inwestycjami, ponieważ po wydrążeniu sztolni, inaczej po określeniu anomalii radiacyjnej przez radzieckich geologów, wyznaczano obszar poszukiwawczy, na terenie którego właśnie drążono sztolnie, bito szyby, wykonywano jakieś rowy poszukiwawcze. No i nawet po odkryciu anomalii i dotarciu do tego złoża uranowego, okazywało się, że jest go na tyle mało, że po prostu nie opłaca się go wydobywać. No i w takiej sytuacji wejście do sztolni odstrzeliwano, ono po prostu ulegało zasypaniu i o obiekcie zapominano. I takich sztolni oraz szybów na terenie Dolnego Śląska są setki. Większość jest niestety niedostępna, ale obiekt, który pokażę Wam dzisiaj, jest dostępny. Da się do niego wejść. Jest to sztolnia, która ma około 250 metrów długości. A tutaj coś pstrykam na telefonie, ponieważ chciałem Wam to pokazać to miejsce, jak ono wygląda na geoportalu. A więc zobaczcie, ja jestem prawie przy wejściu do sztolni. To jest ten taki rów, a więc prawdopodobnie zapadnięty fragment sztolni. Ale na szczęście uda nam się wejść do środka. Natomiast to, co jest tutaj z przodu, to jest hałda, a więc materiał, który został wybrany podczas drążenia sztolni. Natomiast tutaj z tyłu mamy pełno właśnie jakichś rowów, szurfów poszukiwawczych, a więc ten rejon był na pewno miejscem zainteresowania radzieckich geologów. Nie przedłużając, wchodzę do środka, ponieważ jest tutaj masa kleszczy, na które trzeba oczywiście uważać, i pomimo faktu, że się spsikałem odpowiednimi specyfikami, to wolałbym uniknąć ugryzienia. Ok, moi drodzy, tak wygląda wejście do sztolni, w miarę przestronne, a więc nie powinno być problemów. Chciałem Wam natomiast jeszcze pokazać, jak tutaj wygląda ten wąwóz, ten taki lej, który lepiej było widać na geoportalu. A więc jest to prawdopodobnie zawalony fragment sztolni. I na ten moment to by było wszystko z mojej strony, będziemy wchodzili do środka. Może tylko wspomnę o tym, że oczywiście jesteśmy oczujnikowani. Mam detektor wielogazowy oraz licznik Geigera, ponieważ jakieś podwyższone wartości promieniowania być może w środku na nas czekają. A więc wchodzimy do środka. Żeby tutaj zejść, musimy zeskoczyć nieco niżej, nie zbierając przy okazji masy sieciarzy jaskiniowych, które oczywiście tutaj na wylocie zrobiły sobie miejscówkę do łapania wszelkiej maści latających stworzeń. No i okej. Jesteśmy w środku. Jak Ci oczywiście mogłem się spodziewać, mamy tutaj ten obiekt zalany. Pokażę Wam tylko tutaj, jak wygląda jeszcze wejście. A więc wejście mamy tutaj takie malutkie. A cały ten fragment sztolni idący nam tam na wprost został uległ zawaleniu, może w ten sposób. No i spójrzcie. Wysokość sztolni w tym miejscu ponad 2,20. A więc taka typowa radziecka sztolnia poszukiwawcza uranu. Tutaj na lewym ociosie możecie dostrzec otwór po odwiercie i po prawej stronie chyba też coś mamy. Tak, spójrzcie, kolejny odwiert. Skała, która nam tutaj towarzyszy, z tego co widzę, to granit, a więc materiał dosyć taki, chciałoby się rzec, wytrzymały. Natomiast problem z nim jest taki, że on pod wpływem wody, pod wpływem powietrza, niestety zaczyna się dosyć mocno kruszyć.
Cofnę się kawałeczek jeszcze, może to będzie widać. A już nie widać. Tutaj mieliśmy takie zagłębienia. O, jest. Zagłębienia po podkładach kolejki wąskotorowej. Z kolei kompletnie po prawej stronie mamy coś w rodzaju odprowadzania, inaczej, dawnego kanału odprowadzającego wodę, który oczywiście uległ już zamuleniu. Oj. Chyba tego nie będzie widać. Może będzie. 0,30 mikrosiewerta ponad. Więc żeby Was ten hałas nie denerwował, ja oczywiście tutaj zmuszony jestem podnieść próg alarmu i myślę, że ustawimy go sobie na 1 mikrosiewerta na godzinę. A więc to, co Wam wspominałem. Anomalia radiacyjna została odkryta na powierzchni, a więc tym bardziej tutaj pod ziemią powinniśmy mieć do czynienia z podwyższonym poziomem promieniowania, ale ten poziom naprawdę jest niewielki, o czym chyba za chwilę również się przekonamy, ponieważ detektor nam zamilkł. W tym miejscu możemy iść w lewo, a więc natrafiliśmy na takie skrzyżowanie. Miejsce dosyć niebezpieczne, to taka informacja dla osób, które wchodziłyby do sztolni, nie robiąc tego na co dzień, ponieważ skrzyżowania są w bardzo niewielu miejscach podparte, tak? A więc jest to miejsce skrzyżowania się korytarzy i w tym miejscu nad głową niczego nie mamy. O ile przekrój sztolni wynosi, nie wiem, 2 na 2 metra, to jest jeszcze nie ma tragedii. Oczywiście mówimy w przypadku granitu karkonoskiego, który jest skałą dosyć twardą. A więc w takiej sytuacji proces walenia się takiej sztolni ulega bardzo powoli. Ale w momencie, kiedy te wolne przestrzenie są większe, tak jak właśnie w rejonach skrzyżowań, no to ten proces może następować nagle, ponieważ jak możecie sami zobaczyć tutaj na spongu, mamy takie duże fragmenty skał, które nam odpadły, przez co wysokość tego chodnika zrobiła nam się znacznie większa, myślę, że około 3 metrów. A więc rejony skrzyżowań są bardzo niebezpieczne i je staramy się zawsze przechodzić jak najszybciej. I tak samo staramy się przejść jak najszybciej takie miejsca, gdzie po prostu doszło już do odspojenia się tych skał. Ponieważ skoro doszło do nich raz, to może dojść także ponownie. A więc skręciliśmy sobie z tego głównego korytarza w prawą stronę, która wydaje mi się, że za chwilę będzie kończyła się przodkiem. I oczywiście w tym miejscu należałoby sobie zadać pytanie, czy powstanie tego skrzyżowania jest przypadkowe. No, oczywiście, że nie. A więc w momencie, kiedy sobie tutaj górnicy doszli do w rejon tego dzisiejszego skrzyżowania, prawdopodobnie byli oni wyposażeni w jakieś detektory mierzące poziom promieniowania. No i ten detektor pokazał im, że żyła uranowa, bądź też podwyższony poziom promieniowania, no, mamy na przykład przy prawym ociosie, a nie na froncie robót. A więc w takiej sytuacji trzeba było oczywiście ten prawy ocios sprawdzić. Rozkuto go, zaczęto drążyć sztolnię, no ale jak widać po, nie wiem, 15-20 metrach gdzieś to promieniowanie im zanikło, a więc nie było już sensu drążyć chodnika tutaj dalej. No ale skoro tutaj pojawiła się jakaś taka anomalia, podwyższenie poziomu promieniowania, to postanowiono iść również w lewą stronę, a więc wracamy się do głównego ciągu korytarza i pójdziemy sobie w lewo. Ten materiał jest taki śliski, strasznie pokryty gliną. Tutaj w ogóle mamy też jakąś mineralizację. Takie żyłki brunatne. Ale w tym miejscu z kolei nie mamy podwyższonego poziomu promieniowania, a więc prawdopodobnie ta mineralizacja nie ma niczego wspólnego z uranem, ze związkami uranu, których tutaj poszukiwano. Ok, idziemy w lewą odnogę. Wody na spongu jakieś 15-20 cm, myślę, że nie więcej. Woda oczywiście kryształ, z racji tego, że skała nam po prostu filtruje wodę opadową. Jednakże nie zalecałbym picia tej wody, ponieważ ona może zawierać radon, rozpuszczony gaz, który jest gazem radioaktywnym
i ta woda po prostu mogłaby Wam zaszkodzić. No i okazuje się, że ta lewa strona również kończy nam się tutaj przodkiem. A więc w tym miejscu także pracę zakończono. 0,13 dwutlenku węgla, przy czym jest to dwutlenek węgla pochodzący prawdopodobnie z moich płuc, z racji tego, że mamy tutaj przestrzeń zamkniętą, a ponadto jakieś tam niewielkie fragmenty drewna, które gniją, no to oczywiście dwutlenek węgla może nam się tutaj w takich miejscach pojawiać. Zatem kierujemy się tym głównym ciągiem korytarza. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi i jak długo nas doprowadzi, ponieważ jakiś fajerwerek to bym się tutaj nie spodziewał. Niemniej jednak jest to obiekt oczywiście warty odwiedzenia, ponieważ no, związany z historią wydobycia uranu na terenie Dolnego Śląska. Od czasu do czasu mamy takie, jakby to powiedzieć, przerosty innych skał. A więc spójrzcie, tutaj mamy do czynienia z jakimiś taką odcinami szarości, z bielą. Tutaj w ogóle jakiś inny kolor, którego jako facet nie potrafię nazwać. A więc nie mamy tutaj do czynienia ze skałą jednolitą. To jest o tyle problematyczne, że taki materiał potrafi w inny sposób się łupać. Tutaj przykładowo mamy do czynienia z takimi jakby słupami, tak? Gdzieś tutaj ten fragment odpada nam kawałeczkami. Strop również nam się tutaj nie wykruszył, tylko wisi nam taki duży kawał, który w każdym momencie może odpaść. Granit karkonoski z kolei od czasu do czasu to potrafi się w ten sposób kruszyć, że można go w rękach gnieść i on po prostu sypie się jak piasek. A więc to wszystko sprawia, że no, pewnie prace poszukiwawcze, prace górnicze w takim miejscu no, musiały być utrudnione, ponieważ w momencie, kiedy zmieniała się skała, z którą panowie pracowali, no, zapewne musieli też uważać w poszczególnych miejscach bardziej, gdyż taki materiał do pewnego stopnia jest oczywiście nieprzewidywalny. A więc ciężka praca, tym bardziej, że prowadzona w bardzo dużym zapyleniu oraz oczywiście tym zagrożeniu radiacyjnym. No ale, tak jak wspominałem, takich sztolni na terenie Dolnego Śląska jest cała masa i zapewne nie jedna osoba, wykonując tutaj pracę, a raczej po wykonaniu prac, po prostu umierała w wyniku pylicy, krzemicy, czy po prostu właśnie jakiegoś nowotworu. Po prawej stronie znowu jakiś inny rodzaj materiału, taki troszeczkę pokryty gliną, ale wydaje mi się, że to jest materiał jakiś naniesiony. Niewykluczone, że ta sztolnia no, swego czasu była po prostu zalana po sam strop. I to, co tutaj znajduje się na tych kolorowych skałach, to jest po prostu naniesione przez wodę. Wspominałem Wam oczywiście o tych fragmentach drewnianej obudowy, a więc spójrzcie, tutaj od czasu do czasu mijamy takie fragmenty drewniane, natomiast obudowy górniczej, tej drewnianej, takiej typowej, no w tym miejscu nie mamy. Ona prawdopodobnie uległa jakiemuś zawaleniu się, ale tylko w tych częściach, które wymagały obudowy, ponieważ wątpię, żeby cały obiekt był obudowany drewnem, gdyż granit karkonoski, no, w momencie, kiedy prowadzono tutaj pracę, raczej nie wymagał stosowania obudowy. Jest to skała twarda, nie poddająca się tak szybko i ona po prostu tej obudowy nie wymagała. Ponadto to, co mijamy tutaj na spągu, na tym zalanym spągu, to mogą być po prostu fragmenty podkładów kolejowych. Ponieważ jak wspominałem, jeździła nam tutaj kolejka, a raczej wózki po prostu były pchane, może w ten sposób, z obszarów przodka, tak? Po prostu w jakiś sposób ten materiał trzeba było stąd usuwać na powierzchnię. Tutaj w ogóle robi nam się przestrzennie, ponieważ szerokość tego korytarza to jakieś 4 metry, 3,5, 3,5 max 4 metra, a więc jest tutaj nieco szerzej. Czy była tutaj jakaś mijanka dla wagoników? Raczej wątpię, ponieważ z racji tego, że jest to obiekt stosunkowo niewielki, około 250 metrów,
i tym samym nie natrafiono na jakąś znaczną mineralizację, to wątpię, żeby tutaj bawiono się w ruch dwutorowy. Tutaj mamy co? Jakiś metalowy fragment. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, ale właśnie prawdopodobnie fragment od torowiska. Miernik promieniowania pokazuje nam 0,67. Z kolei detektor wielogazowy pokazuje nam 20,9% tlenu, a więc mamy tutaj jak najbardziej normę. Przy czym musimy pamiętać, że właśnie ten dwutlenek węgla to nie jest tylko zarezerwowany dla obiektów związanych z wydobyciem węgla, ponieważ w pewnej uranówce w Kowarach swoją drogą kiedyś alarm nam się włączył, a więc trzeba uważać i ten detektor zawsze ze sobą mieć. Dziwne echo nam się tutaj niesie. Raz, dwa. A, wy tego pewnie nie będziecie słyszeli. Natomiast spójrzcie, tutaj na stropie mamy taką dziwną mineralizację, dziwne skały pokolorowane na dosyć niefajne kolory, tak swoją drogą. Natomiast nie wiem, czemu aparat nie potrafi mi tutaj złapać ostrości. Sztolnia na swój sposób jest kolorowa, natomiast pozbawiona obudowy i jakichś takich smaczków związanych z metodami eksploatacji, do pewnego stopnia nudna. Ale to, co wspominałem wcześniej, ona istnieje, więc warto ją pokazać, tym bardziej, że wraz z upływem czasu te sztolnie poszukiwawcze będą nam się waliły. A więc, tak jak wspominałem już wielokrotnie, jestem takim trochę kronikarzem, archiwizatorem tych zapomnianych sztolni. Oczywiście nie tylko ja, ponieważ chłopaki z kanału RD Eksploracja, Kulawa Eksploracja, Krystian, masa osób też zajmuje się eksploracją podziemną. Oni również sobie te obiekty utrwalają na zdjęciach czy też na filmach. Ale właśnie chodzi o to, żeby te obiekty zwiedzać i pokazywać osobom, które tutaj z jakichś względów nie wejdą. I taką właśnie robotę robię. Po prawej stronie, zgaszę może latarkę, skała różowa, a w zasadzie takie fragmenty, poplamiona trochę jakimś różem. A więc bardzo rzadko zdarzają się takie kolory w sztolniach. Tutaj w sztolni poszukiwawczej takie kolorki możemy napotkać. I kolejny jakiś obwał, materiał nam się tutaj wysypał. Więc spójrzcie, tak wygląda strop. On się tak mieni, jakby tam z lewej strony wpadało nam światło, jakbyśmy mogli wyjść na powierzchnię, ale raczej jest to niemożliwe. Tu po prostu mamy jakiś taki biały materiał, również ślizgający się pod palcami, niczym glina. I on po prostu nadaje taki błysk temu wszystkiemu. Jedyna chyba stojąca pozostałość tutaj w sztolni, obudowy drewnianej oczywiście. Cała reszta nam się posypała, a po prawej stronie wraz z przepływającą nam tutaj wodą zbierana jest jakaś czarna maź, biała zresztą również. A więc wytrącają nam się tu jakieś związki mineralne, być może żelaza, manganu. Ciężko powiedzieć. Trzeba by było to zbadać. Natomiast na spongu mamy całą masę błótwiejącego drewna. A więc w takich miejscach właśnie tworzy nam się dwutlenek węgla, którego na szczęście w tym obiekcie tutaj być nie powinno. I nie ma. Sprawdziłem to na odczycie. Kolejne niebezpieczne miejsce pokażę wam je z tej perspektywy, a więc pomiędzy tymi dwoma fragmentami prawego ociosu wysypał nam się materiał. A więc być może mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś inną skałą, która była, nie wiem, miękka, bardziej krucha.
i ona po prostu nam się wysypała tutaj do środka. A więc to jest to, co wspominałem Wam na początku. Eksplorując ten obieg, mamy do czynienia z różnego rodzaju skałami, które różnie ze sobą, że tak powiem, współpracują. Tutaj z kolei pomarańcz oraz ponownie czerń, prawdopodobnie związki manganu. Ze stropu kapie woda dosyć mocno i chyba dochodzimy w rejon przodka. Ja tylko odwrócę się i pokażę Wam, że tutaj na stropie mamy takie kropelki, też jakiś czarnego materiału, które być może po czasie stworzy nam tutaj takie zwisające nitki. Nasłuchiwałem, ponieważ wydawało mi się, że coś tam trochę woda bulgocze, a jeżeli woda bulgocze, to znaczy, że wydostaje się z niej metan bądź też dwutlenek węgla. A więc wyobraźcie sobie sytuację, że przechodzicie przez takie błotko, za Waszymi plecami uwalnia się dwutlenek węgla, Wy idziecie dalej, zwiedzacie sobie obiekt, wracacie, no i natrafiacie na te duże ilości dwutlenku węgla, co oczywiście nie byłoby sytuacją dosyć fajną. No i dobra, jesteśmy już na przodku, na froncie tych robót, które były tutaj wykonywane. I tutaj wycieczka się kończy. Tutaj wycieczka się kończy, ale możemy także zauważyć pozostałości po łopacie, po jakimś fragmencie. Nie wiem, no na szynę mi to nie wygląda, chociaż być może. Tak, może być to albo szyna, albo jakiś kątownik. Oraz mamy takie fajne, dosyć grube śruby, które być może służyły do mocowania szyn do podkładów kolejowych. No i tak naprawdę w tym miejscu wycieczka nam się kończy. Obiekt niewielki, który bez filmowania można przejść 3-4 minuty. Nie wiem, ile czasu zajął mi ten spacer i pokazanie Wam tych takich pojedynczych jakichś nacieków oraz zmiany ubarwienia sztolni, ale myślę, że tam, nie wiem, zaszło z 10 minut, to myślę, że max. Obiekt niewielki, może i mało ciekawy, ale istnieje, więc warto go pokazać, a więc po raz kolejny się powtarzam. Natomiast z racji tego, że tak naprawdę odcinek miał powstać tydzień temu, a nie powstał, to stwierdziłem, iż materiał opublikuję dzisiaj, w sobotę. A kolejny materiał pojawi się w kolejną sobotę, a więc nie będziemy mieli tej przerwy dwutygodniowej, a jedynie tygodniową, tak żeby zachować ciągłość pojawiania się dwóch odcinków, co najmniej dwóch odcinków w miesiącu. I z tego miejsca mogę Wam powiedzieć, że odcinek szykuje się dosyć ciekawy. Z miejsca, w którym już kiedyś byłem, ale zaszły w nim pewne zmiany, powiem może tyle. Złomiarze to muszą mieć naprawdę jaja albo ciężką sytuację finansową, żeby wchodzić do takich miejsc. A więc jeżeli Was zaciekawiłem, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli film się spodobał. No i co, moi drodzy, spotykamy się na moim kanale już w najbliższą sobotę za tydzień. Z mojej strony byłoby to wszystko. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem macie linki do moich mediów społecznościowych, do strony moich reklamodawców. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. No i psikajcie się na kleszcze, ponieważ okazuje się, że jest ich cała masa. A najgorsze są oczywiście nimfy, które są bardzo słabo widoczne, ponieważ mają niecałe pół milimetra.